Siema, tu Adrian, a to jest moja bardzo krótka recenzja. Tu powinna być muzyczka. W każdym razie, oglądałem dzisiaj Siódmy Syn. Połączenie Aragorna. Egzorcysty. Połączenie też kilku gier, bo występuje tam Nidalee chociażby z LoL'a, czy Goro z Mortal Kombat. Dodatkowo fabuła płytka, bardzo przewidywalna. Jest jakiś wątek miłosny, ale właściwie bardzo mocno pominięty. Podobnie jeżeli chodzi o walkę. Dużo hałasu, dużo fajnych postaci, ale totalnie spieprzona fabuła, za dużo efektów i właściwie tym chyba chcieli przyciągnąć widzów. Także daję mu 7. Mocne 7. Także jeżeli macie wolną chwilę na wieczór, polecam. Jeżeli chcieli ście kiedyś, albo byliście na tym w kinie, to sami wiecie, że... a to będzie nowy cykl. Moje bardzo krótkie recenzje. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie i czekajcie na więcej. Tadaaa!